To ja opowiem o czymś, co jest jeszcze bardziej meta, jeszcze nie związane z programowaniem. O czymś, o czym teoretycznie pewnie wszyscy dobrze wiemy i na czymś znamy, ale być może jakieś takie własne przemyślenia z praktycznych przykładów was zainteresują jakby z praktycznego życia. I wydaje mi się, że nie ma sensu tłumaczyć wam, czy jest ale, czy nie jest skram, czy nie jest kanban, ale taki mały powrót do historii. Wśród kilku panów wcale nie młodych, wcale to nie byli młodzi, gniewni, buntownicy, bankowie, tylko dosyć poważni programiści z wieloletnim doświadczeniem, którzy stworzyli taki manifest, który mówili o tym, że wolą ludzi, oprogramowanie, współpracę z klientem i reagowanie na zmiany niż stary model kaskadowy czy waterfall produkowania i oprogramowania. Szczerze mówiąc, ja też czasem też zauważam, że być może stajesz starszy, tym więcej ideałów też umiera i na przykład ten punkt współpracy z klientem na tego fiaskiem, bo już nie jestem do niego tak bardzo przekonany, jak byłem do niego przekonany, jak go pierwszy raz przeczytałem. Wystarczyło po prostu kilku klientów. Odkuję. Takie metodyki, które pozwalają zarządzania projektami zrealizować w praktyce te postulaty, to jest Scrum. Tutaj bardzo szybciutko, bo wiem, że wszyscy wiecie. W Scrum mamy trzy główne uczestników, udziałowców projektu, czyli takich właścicieli albo kierowników, którzy dają pieniądze albo mają pomysł. Mamy również projekt menadżera, zwanego tutaj Scrum Masterem, który kieruje zespołem, no i zespół, który wykonuje zadania. Zespół wykonuje zadania w takich sprintach, które trwają na przykład tydzień, albo dzień, albo dwa tygodnie, w zależności jak sobie zespół ustawi. I w czasie tych sprintów wykonuje zadania, które zadeklarował się wykonać w tymże sprincie. A potem następuje jakiegoś typu rozliczenie. I w Scrumie jednym z ciekawszych rzeczy jest jeszcze spotkanie stand-up, o którym może troszkę więcej za chwilę. Przy definiowaniu zadań w Scrumie jest bardzo taki ważny punkt, w którym zespół moim zdaniem powinien się dosyć mocno pochylić i skoncentrować. Czyli na początku projektu ustalić wspólną definicję gotowego. Czyli co to znaczy, że zadanie jest gotowe? Czy zadanie gotowe jest wtedy, kiedy jest zakodowane? Czy jest gotowe wtedy, kiedy jest zakodowane i działa? Czy wtedy, kiedy jest zakodowane, działa, posiada testy i posiada testy, które przychodzi? Albo na przykład jeszcze nawet działa na jakimś środowisku staging, albo nawet działa na środowisku produkcyjnym, co byłoby za pięknie. Ale takie ustalenie takiej definicji bardzo pomaga jakieś wątpliwości potem rozstrzygnąć. A druga rzecz to są te spotkania stand-up. One nam się przydały najbardziej podczas pracy z pracownikami zdalnymi, nad którymi dosyć ciężko jest ich jakby kontrolować, tam stać się nad głową, sprawdzać, czy coś zrobili, czy nie. Takie spotkanie może być codzienne, jeżeli to jest pracownik zdalny, to nie musi, może być cotygodniowe, nie musi być osobiście, może być Skype'em, może być nawet jakimś komunikatorem w społeczności. Powinno być krótkie, żeby nie zabierać czasu na pracę, na spotkanie organizacyjne i na takim spotkaniu jak ten kierownik projektu może zadać temu członkowi zespołu dosyć trzy niewygodne pytania. Tutaj przyjmijmy tą wersję codzienną. Pierwsze pytanie to jest, co udało się wczoraj zrobić w stosunku do tego, co było zaplanowane. Drugie pytanie to jest, co planujesz zrobić na dziś, albo na ten tydzień, albo do następnego spotkania. I tu czyli jakieś konkretne deklaracje odnoszące się do zadań, które są do wykonania w projekcie. Też tutaj ważne, fajnie było, gdyby każde zadanie kończyło się jakimś produktem. To znaczy, że nawet jeżeli zadanie jest tylko rozpoznać dostępne, czy powiedzmy takie najbardziej abstrakcyjne, które ciężko coś zrobić, rozpoznać możliwe opcje hostingu. Tak, że wejść na stronę i zobaczyć, który tam jest tani, ja mam dużo RAMu i tak dalej, to dobrze by było, żeby to też się skończyło jakimś produktem, na przykład bardzo króciutką notatką. Jednym tam dokumentem z tekstem, że ten jest najlepszy i koniec. Dobrze by był jakiś efekt, bo to bardzo pomaga ludziom psychologicznie. A trzecie pytanie, które ja osobiście uważam za najważniejsze, to jest to, czy coś blokuje pracę. Bo to pozwala na dosyć wczesnym etapie wyciągnąć informacje o rzeczach, które mogą spowodować spektakularne utonięcie projektu. I na to pytanie bardzo często odpowiedzi jest najwięcej. Znaczy, tak, co udało się wczoraj zrobić, to tak krótka odpowiedź, co planujesz na jutro, też krótka odpowiedź, co blokuje pracę, to jest elaborat właśnie. I takich przyczyn może być bardzo dużo. Tu mniej więcej tak w kolejności częstości spotykania, tak bym powiedział. Pierwsze to jest niejasna specyfikacja, że to tak naprawdę to ja nie wiem, co ja mam jutro robić. Drugie to jest ten brak materiału, można skrócić do troszkę innego punktu. Graficy nie przysłali mi jeszcze coś tam. Trzecie to jest awaria sprzętu, tam internet nie działa.
Do braku wiedzy mało kto się przyznaje, ale czasami się zdarza, że nie wiem, jak coś zrobić. Czasami jest też, że jest jakiś konflikt, to znaczy, że on mi tam nie daje, albo mi psuje, albo rebase'uje mi komity na GitHubie i w ogóle wszystko mi. A ostatnio to ewentualnie jakieś inne sytuacje nadzwyczajne, typu nie wiem, dziecko mi się rodzi i tak dalej. I no i ewentualnie ostatni pogrążenie, ale najlepiej zapowiadające się projekty. I to jest bardzo ważne, żeby to pytanie zadać i żeby uzyskać na nie szczerą odpowiedź. W ogóle, żeby prowadzić tego typu stand-upy, to moim zdaniem bardzo ważne jest, żeby ta atmosfera między Scrum Masterem a tym członkami zespołu była jak najlepsza. Znaczy, żeby nie traktowali go jako kontrolującego szefa, ponieważ wtedy będą kłamać. To jest typowa ludzka reakcja. Znaczy, będą mówić, że zrobili coś, czego nie zrobili. Będą, mówiąc o zadaniach planowanych, będą opisywali zadania takie na 5 minut w taki sposób, by się wyglądało, że to jest wielkie rozbudowanie systemu i tyle, że oni to planują. Nie przyznają się do tego, że coś blokuje pracę i tak dalej. Tutaj no, na to nie ma żadnej recepty, tutaj nic nie podam, to jest po prostu albo to się udaje, albo nie, to trzeba dobrze dobrać ludzi. Druga metodyka to jest Kanban. Kanban tutaj w stosunku do Scruma nie koliduje jakby jedno z drugim. Można korzystać z narzędzi wytworzonych przez obie metodyki jednocześnie. I on dodaje takie dwie rzeczy, które uważa, że są konieczne. Tablica, na której będą zadania i limit na zadania realizowane równocześnie, czyli znajdujące się w jakimś stanie. Jak to może wyglądać na przykładzie? Może być taka kanbonowa tablica, najprostszym podziałem, że zadania są do zrobienia, robione i gotowe, a DCD to są zadania i za każdym razem, jak zadanie zmienia swój stan, to przechodzi do kolejnej kolumny. Jak już wszystkie są gotowe, to jest sukces. Ta czerwona, zielona czwórka to jest właśnie limit, który sobie zespół ustalił na zadania wykonywane jednocześnie. Powiedzmy, że w zespole mamy 4 programistów, którzy sobie ustalili, że każdy będzie coś robić i będą wykonywać 4 zadania jednocześnie mniej więcej. I dlaczego te limity są fajne i czasami przydatne i spełniają dosyć podobne zadanie do tego trzeciego pytania ze stand-upu, czyli czy coś blokuje pracę, to wam się postaram pokazać na przykładzie. Mamy sobie jakiś projekt. Zespół ustalił sobie taką tablicę kanbanową, to jest powiedzmy product manager albo kierownik projektu, to jest ogólnie człowiek, który wie, co ma z tego wyjść. To jest 2 programistów, czy tam 2 zespoły programistów, którzy mają to zrobić, a to jest sytuacja już można powiedzieć nierealistyczna, czyli to jest fajne, który jest wdrożenie jakiś tam sysops. Takie od nich nie ma, ale powiedzmy, że tutaj on jest. Tak zespół sobie podzielił tablicę, że programują, potem jest gotowe, ktoś wdraża, jest na produkcji, a najpierw ten product manager wybiera najważniejszego zdaniem zadania do wykonania. No i w pierwszym roku nam sobie stwierdza, że to jest bardzo ważne i to trzeba teraz zrobić. No i programiści stwierdzają, że bardzo dobrze, że będą to robić. W następnym roku się okazuje, że już jeden zespół jest szybszy. Product manager tutaj w swojej nieskończonej wyobraźni jeszcze stworzył też kolejne zadania. Pan od wdrożenia się cieszy, że jest coś do zrobienia. Zaczyna się wdrożenie, ci programiści zajęli się kolejnym zadaniem. No i teraz tutaj w tym kroku ten przykład będzie bardzo kluczowy i praktyczny, ponieważ zadanie na produkcji nie działa. To się okazuje, że nie można go wdrożyć, tak? Są jakieś problemy po prostu z rozumieniem produkcyjnym. Być może ktoś zapomniał usunąć coś z testów podczas mockowania i tak dalej i bez mocków już nie działa. Ten wdrażający to raportuje. I w tym momencie drugi zespół programistyczny skończył już robotę swoją i chciałby zacząć robić następne zadanie wybrane przez product managera, ale zauważa, że wcześniej zespół ustalił, że programować będą jednocześnie 2 zadania. Wobec czego nie może wziąć się za zadanie D, ponieważ przekroczyłoby to ustalony przez nich limit. W tym momencie ten zespół tych programistów może pomóc wdrożeniowcom w rozwiązaniu tego problemu. Tutaj ten przykład jest taki trochę może życiowy, nie idealny, bo to najlepiej by było, gdyby to ci pomagali, bo to oni robili ja. Ale niestety tak wyszło, że oni są zajęci C, więc pomogą ci drudzy. Tutaj product manager sobie żyje w swoim świecie i tam zdaje jak pewnie dotyczy, co tam się dzieje. C kolejne zadanie jest gotowe. Tutaj chciałbym wykonać K i w tym momencie już tutaj do niego, czy do tej góry, tak, do tego zarządu zaczyna docierać informacja, że są jakieś problemy i opóźnienia. Także coś tu się dzieje złego, bo oni powinni się wziąć za K, ale nie mogą, bo tu już mają 2 zadania w programowaniu.
No jak ponieważ to zadanie albo bardzo trudne i prawdopodobnie z zespołu, który zrobił, nie da się tego rozwiązać, to on również dołączy. Nie mogą programować więcej zadań. Tu się okazuje, że już się jakoś tam udało. Ci wdrożenia tutaj pouczają programistów, żeby zrobili takie testy, żeby to się więcej nie zdarzyło. Tu mamy do czynienia z bardzo grzecznym szefem, który też się zgadza na ustalone zasady Kanbana i nie dodaje więcej zadań jako te wybrane do działania. Swoją drogą to może mieć taki pozytywny efekt, że ten czas, kiedy nie może wrzucać więcej zadań do wybranych, to jest czas dla niego na głęboką refleksję. Głęboką refleksję na temat tego, które zadanie na pewno jest konieczne następne. I może to jest już inaczej niż było tydzień temu, bo warunki biznesowe się zupełnie zmieniły. To jest tak, to jest kolejny nierealistyczny przykład. To jest kolejny nierealistyczny przykład, to jest... Ja się wzorowałem na takiej książce, z której ten przykład częściowo pochodzi, taka książka ze Stanów Zjednoczonych, więc być może tam tak się zdarza, nie wiem, to jest daleko. No, tutaj też chcę pomóc zespołowi. Zespół wyznaczam bardzo konkretne zadanie, tak? Zapisam, że to jest projekt dla klienta, to zadanie dla product managera, czy kierownika projektu w tej chwili jest myślenie, jak napisać w mailu, żeby było, że będzie później, ale nie będzie później, co byśmy chcieli. To już jest zasadniczo mała katastrofa, bo wszyscy siedzą już nad jednym zadaniem. Tak, to zadanie jest rzeczywiście niezłą katastrofą, ale gdyby oni nie przypychali tego zadania, tylko robili dalej, udawali, że ten problem nie istnieje, to mogłoby nie być wcale dużo lepiej. Tak naprawdę, bo to i tak w końcu nigdy by miło. I tak by te robocze godziny, które musieli poświęcić, i tak by poświęcili, bo nie staliby się nagle genialniejsi. Pytanie, czy tam te zadania gotowe nie mają niższego priorytetu od tych do zrobienia? W jakim sensie? No na przykład K może mieć Uber priorytet, a A może mieć, nie wiem, jakiś wysoki. I wtedy K powinno być zrobione przed naprawieniem A, mimo że A już jest na wdrożeniu. Mogę tak być. Znaczy to jeszcze w tej sytuacji trzeba jeszcze dodatkowym założeniem, że te zadania nie są ze sobą powiązane. To przy takim optymistycznym założeniu. To nie jest powiązane, powiedzmy, to zadanie A, co otrzymywało, to było nie dodanie super ikonek do komentarzy gdzieś tam, a zadanie K to było, że użytkownicy znikają tam, tak? Nie, tak, ale to... Odpowiedź na to pytanie jest taka, że rozumiecie rację. Ponieważ wszyscy wiemy, na czym jakby, czym ma się głównie różnić Agile od starych metodyk sformalizowanych. Właśnie to brakiem sztywnej formalizacji i opieraniem się na zdrowym rozsądku. I rzeczywiście, tą sytuację, o której mówicie, to zdroworozsądkowo jest to zostawić i robić to zadanie ważne. I tu jakby, jeżeli ktoś by się przejmował, że jest jakiś taki agile'owy Bóg, który komuś coś pozwala albo nie pozwala, to agile'owy Bóg nie będzie zły, że łamało się agile'owe przykazanie, bo nie jest to tak ważne. Tak, to jest trochę tak, że to ten product owner powinien podjąć taką decyzję, tak? On ma pełnię informacji o tym, że A jest problem i wie, że K jest ważne i no, taka enkapsulacja jest, tak? Programiści programują, wdrożenie wdraża, a product owner decyduje. Jak najbardziej product owner może stać. Product owner ma to do siebie, że może decydować o wszystkim, również o tym, że od jutra nie stosujemy Kanbana, więc... On może stać o wszystkim, również o tym, że zamieniamy zadanie. Super user. To jest jakaś tam anegdota o tym, że jutra się nie tęsknię za czasami. Jaki jest jeszcze ten problem? Ja w swojej codziennej pracy zauważyłem, takimi tablicami kanbanowymi. Są do tego bardzo fajne narzędzia, jest na przykład Pivotal Tracker, który trochę też w ten sposób pozwala przesuwać zadania. Ja już nie wiem, to się dużo pozmieniało, to do mnie chodzi, więcej jak wygląda. Jest polskie narzędzie Kanbanery, które jest zrobione przez Funa Logic Polska, to jest bardzo fajne, tylko niektóre rzeczy nie działają, to strasznie wkurza. Bo oni Kanbana tam używają. To są takie niby mało potrzebne rzeczy, jak usuwanie projektów. Nie wiem, że tam nikt nie usuwają, tylko ja sobie zrobiłem testowy projekt, chyba wiem, że potem stwierdziłem, że chcę go usunąć, nie mogę. Ja znam takie narzędzie do Kanbana, które się nazywa tablica. To jest dobre narzędzie. No dobrze, działa. No zawsze działa. Jeszcze się nie spotkałem z błędem. No ono zawsze działa, tylko jest problem, ciężko się logują zdalni pracownicy. Ale oprócz tego to działa. Nie ma zdalnych pracowników.
Ale to już wtedy działa rzeczywiście dobrze. Nie, i zaczęliśmy korzystać z takiego narzędzia, które to Andrzej z Polski tam bardzo ładnie promował. On nawet bardzo dużo zaleca, że jest za darmo. Nazywa się Trello. I z tym Trello ja mam osobiście taki jeden problem. Tak wygląda tablica tam w Trello, to jest jakiś mało skomplikowany projekt. Tych tablic ja mam tam kilka. I w momencie, kiedy ja chcę sobie przejrzeć wszystkie zadania, które ja powinien, które są do zrobienia na teraz, we wszystkich projektach, to ja się muszę przeklikać przez te wszystkie tablice i obejrzeć, co tam się dzieje, tak? Jeżeli nie pamiętam w ogóle. Teoretycznie większość z tych takich tego typu narzędzi pozwala oglądać na jakimś jednym takim dashboardzie, czy czymś zadania przypisane do danej osoby. Ale często te zadania nie są przypisane do mnie, a tak naprawdę to jest jakby tablica moja firmowa, więc u mnie w firmie wszystkie zadania są trochę przypisane do mnie. Tak, więc ja muszę wiedzieć o nich wszystkich. A nie chcę tam do każdego się dopisywać jako wykonawca, bo to ktoś tam ma zrobić, to jest tam wykonawca. I to jest jakiś taki problem, który mnie denerwował. I teoretycznie są różnego typu rozwiązania, bo to można, bo tak naprawdę to, co ja pomyślałem, co ja bym tak naprawdę chciał. Ja bym chciał taką trochę to-do listę. Tak, żebym ja widział wszystkie rzeczy, które ja mam do zrobienia, jakoś w jednym miejscu, jedną pod drugim. No i są różne to-do listy, są tam to-do listy na przykład na iPhone'a, są Thingsy, są Reminders. Ale one dla mnie mają taką wadę, że jak ja patrzę na tą to-do listę, to nie widzę tego jakby czasowo. W tym sensie nie widzę na pierwszy rzut oka, co mam do zrobienia którego dnia i czy ten dzień to jest bardzo blisko, czy on jest jeszcze jednak tak, że można się tym nie zajmować. Bo tutaj co prawda są jakieś te daty, ale tak na pierwszy rzut oka ja nie widzę, czy to jest jutro, czy to jest za tydzień, czy to jest za dwa tygodnie i jak bardzo to jest pilne i ważne. I chciałem sobie podzielić taką metodą, którą sobie sam stosuję, być może komuś z was się przyda. To jest mocno oparte powiedzmy na Getting Things Done, ale nie wiem, czy tak jest dokładnie Getting Things Done, bo nie czytałem, kiedy nazwałem swoich metod Getting Things Done. To mi najlepiej działa do takich zadań typu bardziej zarządczego niż programistycznych, tak? Czyli ponieważ muszę się też zajmować całym procesem sprzedaży, to muszę robić wyceny, odpowiadać na pytania, wysyłać faktury, rozliczać klientów, sporządzać umowę, chodzić do notariusza, robić poświadczone kopie kontraktu itd. Takie różne rzeczy, które trzeba pamiętać, trzeba je robić bardzo szybko, bo inaczej klient się bardzo denerwuje, bo on to rozumie, programowanie nie, ale to, że papier musi być, to on to rozumie. I dla mnie najwygodniej to zrobić sobie w ten sposób, żeby podzielić tydzień na dni, tak jak natura by zdzieliła, i dodawać zadania pod kolejnymi dniami tygodnia. To tak naprawdę już przypomina kalendarz, ale to jest taki bardzo skrócony kalendarz, w którym nie ma dat i w którym jest tylko najbliższy tydzień. Po lewej stronie mam jakiś taki sobie icebox, z którym są zadania jeszcze tam do zrobienia. Dodane są te zadania, które są zrobione. Dla mnie to działa bardzo, bardzo wygodnie i skutecznie, z jeszcze jednym zastrzeżeniem, że w momencie, kiedy tydzień się kończy, wstaje, że tam może zadania, które są na przykład overdue, już tam po terminie jakoś zaznaczać, zadania, które są w trakcie, też jakoś tam sobie kolorowe. Jeszcze z taką zasadą dla mnie to działa, że w momencie, kiedy kończy się tydzień, to wszystkie zadania znikają i spadają z powrotem do Xboxa. Nie są tam ręcznie przenoszone, tylko wszystkie się kasują i spadają do Xboxa. I powiedzmy tam w niedzielę, czy w sobotę, czy w poniedziałek rano jest taki moment, żeby przejrzeć ten Xbox i zobaczyć, czy po pierwsze to na pewno wszystko trzeba zrobić, a po drugie, czy to na pewno wszystko trzeba zrobić w tym tygodniu. I jeżeli nie, to skasować. I zostawić tylko te rzeczy najważniejsze. To fajnie, dobrze działa po prostu na priorytetyzacji takich typowo zarządczych spraw, które się gromadzą i jest coraz więcej, coraz więcej. Dobra, dzięki wam za uwagę. Macie jakieś pytania? Czy jak robicie stand-up ze zdalnymi pracownikami, to też stoicie przy Skype'ie? Nie. Więc ty. No stand-up to nie czuję, bo to w oryginale to w sumie musieli ten stand-up, żeby był na stojąco, po to, żeby był krótki, tak? Żeby się tam nikt nie rozsiadał i nikt się nie bawił. No właśnie, jak będzie, żeby zajmował 15 minut? Przy 6 ludziach. Ja napisałem taki program z tego specjalny, taki countdown timer. I on po 2 minutach robi się irytujący. To jest znakomite rozwiązanie. Trochę jak mównica się ma. Nasze stand-upy, które mają 6 do 8 osób, które nigdy nie mają minuty. Dostępnij go na open source. LGBT.